Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ostatnio rozmawialiśmy na temat ziół, które zwiększają odporność. Do tych ziół należą astragalus, czyli traganek błoniasty. Omówiłem także tarczycę bajkalską, omówiłem kordyceps, a także omówiłem, wspomniałem właściwie o lukrecji, mówiłem także o Rodioli, czyli o różyńcu górskim. Dzisiaj natomiast chciałbym. W sposób szczególny skoncentrować się na ziołach, które mają działanie wybitnie przeciwwirusowe, silne działanie przeciwwirusowe. I tych ziół jest dużo, natomiast w sposób szczególny chciałbym dzisiaj porozmawiać na temat i opowiedzieć Wam na temat lukrecji. Chciałbym Wam powiedzieć na temat tarczycy bajkalskiej, także imbiru, wspomnieć o andrografii, o propolisie, a także o astragalusie, czyli o traganku błoniastym. Mianowicie no, w tej dobie, w której żyjemy z koronawirusem, z wirusem grypy, o którym się nie mówi, a który przecież zdecydowanie większe żniwo zbiera niż właśnie koronawirus, to te zioła o działaniu przeciwwirusowym są naprawdę bardzo pomocne i rzeczywiście one pomagają. Dlaczego zioła? Mamy dużo antybiotyków, które mają działanie może nie przeciwwirusowe, na pewno nie, tylko działanie przeciwbakteryjne. Mamy też sporo syntetycznych ziół, nie ziół, przepraszam, tylko leków właśnie przeciwwirusowych. Natomiast zioła różnią się tym, że one zawierają substancji, bardzo wiele substancji czynnych. Jest podstawowa, jedna główna substancja o działaniu właśnie takim terapeutycznym. Jest ich kilka i cała otoczka takich substancji pomocniczych, które wzmacniają Macniają działanie tego właśnie, tej, tej jednej substancji bądź tych kilku substancji o działaniu, o działaniu tym takim szczególnym, celowanym. Stąd ta skuteczność ziół w leczeniu schorzeń, schorzeń wirusowych, schorzeń infekcji bakteryjnych no jest właśnie bardzo wysoka. Szczególne miejsce zajmuje tutaj y, korzeń lukrecji. Chciałbym o tym, o tej lukrecji dzisiaj powiedzieć. Lukrecja, czyli glicyryza, zawiera substancję czynną glicyryzynę. I to ona gra główne skrzypce, dlatego że gliceryzyna ma wybitne działanie przeciwwirusowe, ale także przeciwzapalne, rozrzedzające, podobnie jak imbir. Ma też działanie immunostymulujące i działanie synergistyczne. Co to oznacza? Lukrecja lubi być łączona z innymi lekami, z innymi ziołami, takimi jak tarczyca bajkalska, takimi jak astragalus, takimi jak imbir, ale o tym może za chwilę więc ta lukrecja zawierająca tą gliceryzynę to jest niezwykłe zioło. Starajcie się nabywać lukrecję, która występuje albo w postaci korzenia, bo tutaj surowcem jest przede wszystkim korzeń. Oczywiście gliceryzynę zawiera także ziela, ale zawiera go znacznie mniej. Bądź też tabletki albo kapsułki, które są standaryzowane na zawartość glicyryzyny. Minimalna zawartość glicyryzyny powinna wynosić 2,5 do 4%, czyli 2,5 do 4 mg na 1 gram korzenia. Wtedy mamy tą pewność, że ta gliceryzyna występuje i to ona ma właśnie to działanie przeciwwirusowe. Lukrecję przede wszystkim znamy z właściwości przeciwzapalnych w żołądku, w przewodzie pokarmowym, owszem, natomiast niewiele o niej wiemy pod kątem działania przeciwirusowego. A tymczasem okazuje się, moi drodzy, że lukrecja ma bardzo szerokie działanie przeciwwirusowe. Działa na Wszelkiego rodzaju wirusy grypy, na większość wirusów grypy, takich jak H1N1, H2N2, H5N1, działa na koronawirusy typu SARS. To jest jedno z nielicznych ziół o działaniu na koronawirusy. Działa na wirusowe zapalenie wątroby typu ABCDE. Czyli praktycznie na wszystkie zapalenia wątroby, wątroby działa na wirusowe zapalenie mózgu, działa na wirusowe zapalenie płuc, na bakteryjne zapalenia płuc w mniejszym stopniu, ale także działa. Działa na żółtą gorączkę, na wirusa dengi, działa na wirusa odkleszczowego zapalenia mózgu, jest bardzo skuteczna również. Tarczyca, tak jak wspomniałem wcześniej, lubi połączenia. Łączmy ją, łączmy ją właśnie z lukrecją. Lukrecja tarczyca bajkalska albo lukrecja i astragalus, wspaniałe połączenie, albo lukrecja i imbir. Jak stosować lukrecję? Najlepiej w postaci naparu albo odwaru, czyli wtedy jedną łyżkę takiego korzenia stołową zalewamy. Wrzątkiem i gotujemy około 15 minut bez przykrycia, pamiętajcie, bez przykrycia, gotujemy ją, a następnie odcedzamy i pijemy 3 takie szklanki dziennie co 2-3 godziny. Można stosować ekstrakty i wtedy do 4 gram dziennie w postaci kapsułek bądź też w postaci tabletek. Niektóre źródła chińskie podają do 9, a WHO, i to jest ciekawostka, to jest Światowa Organizacja Zdrowia, zaleca stosowanie od 5 do 15 gram wyciągu z korzenia lukrecji dziennie. Rzeczywiście to są dawki dość spore, ale wtedy mamy to takie stricte działanie przeciwwirusowe. Stosujmy lukrecję, jeżeli już zaczyna się infekcja, wtedy dawkę uderzeniową, czyli tak jak powiedziałam, właśnie w postaci tych kapsułek, bądź stosujmy nalewki. Gliceryzyna ekstrahuje się bardzo dobrze, jeżeli zmieszamy wodę z alkoholem. Pół na pół, 50% alkohol i do tego tyle samo wody rozmieszać to w szklance, najlepiej dodać jeszcze łyżkę octu albo cytryny, dlatego że gliceryzyna się lubi w środowisku kwaśnym ekstrahować i wypijamy też takie trzy szklanki dziennie, co dwie, co trzy godziny. Wtedy mamy tą dawkę uderzeniową lukrecji, właśnie działającą już na wirusa. Jak lukrecja działa na wirusa? Mianowicie ona działa w ten sposób, że zmniejsza porowatość błon komórkowych. Wirusy wnikają do komórek, i dopiero wtedy czują się bezpiecznie. One mogą się nam namnażać tylko w komórkach, nie w przestrzeni międzykomórkowej. Tam są narażone na działanie naszego układu immunologicznego, na działanie przeciwciał. Natomiast one chcą jak najszybciej wniknąć do komórki, a lukrecja im w tym skutecznie przeszkadza. Ona hamuje działanie takiego enzymu, który wykorzystywany jest przez wirusy, neurominidazę. Co powoduje neurominidaza? Neurominidaza rozpuszcza, ona rozpuszcza strukturę błony komórkowej, ściany komórkowej, przez to sprawia, że ta ściana komórkowa jest luźniejsza, bardziej porowata. Wtedy dochodzi do endocytozy. Mianowicie tworzą się takie pęcherzyki właśnie na błonie komórkowej, w które wnikają wirusy i wnikają one do wnętrza komórki i wtedy zaczynają się replikować, czyli namnażać. A więc tarczyca bajkalska redukuje tą porowatość, redukuje działanie neurominidazy, redukuje działanie takiego enzymu, który nazywa się replikazą de, e, DNA, polimerazą DNA. Ona hamuje działanie tej polimerazy DNA, przez co hamuje działanie namnażania e, e, się wirusów. I to jest to działanie przeciwwirusowe. Ponadto działanie rozrzedzające, plwocinę, wtedy łatwiej usuwamy tego wirusa z organizmu. Działanie immunostymulujące, czyli mamy trzy jakby mechanizmy działania tarczycy bajkalskiej oraz Lukrecji właśnie na Wirusy grypy na koronawirusy, na wirusy typu SARS, na herpes wirusy nawet. Więc stosujmy tę lukrecję. To jest wspaniałe zioło przeciwwirusowe. W ciężkich, nawet w umiarkowanych, ale także w ciężkich zapaleniach wirusowych, w ciężkich grypach, paragrypach stosujmy w tych właśnie dawkach uderzeniowych, o których wcześniej Wam wspominałem. Świetnym ziołem jest obok lukrecji także tarczyca bajkalska. Również lubi nalewki. Tam mamy bajkalinę, tam mamy bajkaleinę, tam mamy berberynę. Ona jest bardzo skuteczna w połączeniu z lukrecją, czyli tarczyca bajkalska i lukrecja. Fantastyczne połączenie. Dodajmy do tego Astragalusa, czyli traganka błoniastego, i mamy kapitalne, kapitalne synergistyczny, naturalny lek o działaniu przeciwwirusowym. Pamiętajmy, że infekcje wirusowe i bakteryjne leczymy jakby trójetapowo. Najpierw dawka uderzeniowa, przeciwwirusowa czy przeciwbakteryjna, to o czym wcześniej wspominałem. Następnie stosujmy zioła o działaniu rozrzedzającym plowocinę, właśnie takie jak lukrecja, jak imbir, jak tarczyca bajkalska, a także jednocześnie stosujmy kompleksowe mieszanki immunostymulujące złożone z astragalusa, z Rodioli, czyli z arktycznego korzenia, a także z właśnie z reishi albo z kordycepsu. I wtedy stymulujemy ten układ odpornościowy i zapobiegamy infekcjom w przyszłości. Bardzo, bardzo ciekawym ziołem jest imbir. Ma bardzo silne właściwości przeciwwirusowe, ale szczególnie polecam sok z imbiru. Jest dużo bardziej skuteczny, aniżeli wysuszony Przepraszam, wysuszony imbir. Właśnie ten sok z imbiru stosujmy w ten sposób, że nalejmy 100 ml soku do szklaneczki, wyciśnijmy cytrynę, dodajmy wody, dodajmy łyżkę miodu, dodajmy na przykład pieprz, kajen i wypijajmy też takie trzy szklanki dziennie. To jest dawka uderzeniowa w początkowych właśnie etapach grypy. Też jest niezwykle skuteczne. Ciekawym, bardzo ciekawym ziołem jest kwiat, a także owoc bzu czarnego, wybitnie przeciwwirusowe, także polecam stosować w postaci herbatek, w postaci właśnie odwarów, naparów, też stosujmy. Także te cztery zioła, szczególnie lukrecja, tarczyca bajkalska, imbir, a także kwiat czarnego bzu, owoc czarnego bzu, traganek, propolis. Także ciekawa rzecz, ale o propolisie powiem innym razem. Stosujmy to wszystko. Mamy wtedy zioła o działaniu synergistycznym, przeciwwirusowym, prawdziwe leki o dużej skuteczności, a dodatkowo mamy mieszanki immunostymulujące i chronimy się przed działaniem tych wirusów i bakterii. Tworzymy naturalną barierę ochronną. Także to wszystko bardzo serdecznie polecam. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.